W Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu odbyło się podsumowanie projektu zatytułowanego Ocalić od zapomnienia – Noc Świętojańska, który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu gminy Kościelec i przychylności wójta gminy Dariusza Ostrowskiego. Młodzież należąca do Zespołu Tańca Ludowego Kościelec oraz Zespołu Wokalnego Ale Babki zaprezentowała przedstawienie Kultura Ludowa z Kochanowskim w tle. W montażu słowno-muzycznym opiekunki grup Anna Kucharska oraz Marlena Piguła, by ocalić od zapomnienia Noc Kupały, wykorzystały tekst pieśni świętojańskiej o sobótce Jana Kochanowskiego oraz pieśni i tańce pochodzące z różnych regionów Polski. Kwiateczki rwała, a ten wianek gotowała tobie miłniejszemu, któryś sam mił sercu memu. Włóż na piękną głowę twoją tę rozkwitłą pracę moją, a mnie samą na sercu miej, toż ją mnie sam rozumiej. Po przedstawieniu młodzi artyści otrzymali gromkie brawa. Panie wójcie, bardzo dziękujemy za wsparcie, przychylność i zaufanie i mam nadzieję, że jeszcze przed nami niejedno, prawda, wspólne działanie, żeby mieszkańcy naszej gminy mogli po prostu te dokonania oklaskiwać, oglądać, ale także i nimi się chwalić, bo jest naprawdę czym się chwalić. Także panie wójcie, bardzo dziękujemy. Kościelec jest rozpoznawany pod względem zespołu, najczęściej pod względem zespołu. Wiele rzeczy tutaj się dzieje na terenie naszej gminy, ale o zespole mało kto nie słyszał, tym bardziej, że występujecie tutaj na terenie całej Wielkopolski, nie tylko. I za to chciałbym wam podziękować. Za to, że przez was nasza miejscowość, nasza gmina jest znana i życzę wam wszystkiego dobrego, a z mojej strony zawsze, na mnie zawsze możecie polegać i na samorząd gminy Kościelec, bowiem, że macie wspaniałe pomysły, tutaj pani Kucharska, pani Marlenka, również razem prowadzicie to i taniec i z pieśnią i śpiew, naprawdę to jest coś już głębszego i fajnego. Powiem, że naprawdę robi wrażenie ogromne. Podsumowanie projektu połączone było z wernisażem wystawy zdjęć Zespołu Tańca Ludowego Kościelec. Autorką prezentowanych zdjęć była pani Marlena Niedźwiecka, która jest pracownikiem Gminnego Domu Kultury w Kościelcu. Wernisaż zespołu powstał dzięki przychylności pani Karolinie Piaseckiej, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Kościelcu, oraz panu Grzegorzowi Fijałkowskiemu, radnemu sejmiku województwa wielkopolskiego, który wystosował do Zespołu Tańca Ludowego Kościelec zaproszenie do Pałacu i Stadniny Koni w Walewicach, gdzie odbyła się sesja zdjęciowa. Ja, przejmując te Walewice, zostałem je w średnim stanie, powiem tak najdelikatniej. Później przez parę lat udało się zrobić z tego fajny kawałek niesamowitego miejsca, ale zmotywowało mnie do tego też niesamowita historia tego miejsca. 250 lat niesamowicie patriotycznych, narodowych, polskich działań. I cieszę się, że to ja mogłem was gościć. To nie wy mieliście radochy, ja miałem jeszcze większą, bo to miejsce zasługuje właśnie na takie osoby jak wy, na to, żeby wspólnie to pokazywać. Ja wielokrotnie miałem okazję oglądać was na wielu przedstawieniach w różnych miejscach.
naszego województwa. I powiem tak, zawsze byliście najjaśniej świecącą gwiazdą w tym całym firmamencie. Trzymajcie tak, wszystkiego najlepszego, życzę dalszych sukcesów. Jeśli tylko kiedykolwiek przyjdzie wam ochota mnie zaprosić, to na pewno będę, bo to jest niesamowite przeżycie, niesamowity wieczór. Trzymajcie się. Przy śpiewie Ale Babek prezentujemy Państwu część zdjęć, które powstały podczas pleneru. Już się do prawdy, Państwo skrzydło,